robisz 7K? To jest najlepszy brimstone w Polsce. I pod Jan Paweł Iron 2, słuchajcie, lecimy z kolejnym ocenieniem klipów i chciałbym, żebyście stawili łapę w górę pod tym filmikiem, suba, jeśli jesteś nowi, pamiętajcie, że możecie wysłać klipy na moim Discordzie, co miesiąc mamy 3 zwycięzców, każdy wygrywa Pace of Garda 5 dyszek, więc macie na jakiegoś Battle Passa, skina, czy na jakąś grę, wydacie sobie totalnie na co tylko chcecie i mamy pierwszy klip i widzę, że się fajnie za wallem chowasz. Chciałem was przeprosić za to, że jest opóźnienie z klipami, nie będę ukrywać, odkładałem trochę w czasie nagrywki, potem się okazało, że nie mam czasu, okej, na pewno. Nie rzucaj dwóch slowów na raz. To jest moja uwaga, nie rzucamy dwóch slowów na raz w ten sposób, bo to jest po prostu bez sensu. Fajnie, że zmieniasz pozycję, muszę to pochwalić. Fajnie, że skoczyłeś na tego walla. Nie wiem po co tylko to zmienia na szeryfa. Tutaj też nie wiem w sumie. Jak nie masz ammo fantomie, to możesz na razie przeładować. Okej, okay? Skoro z szeryfie ci się udało przeładować, to fantomie też możesz przeładować. Okej, okay, więc na pewno uwaga. Niepotrzebnie dwa slowy użyłeś oraz mogłeś na luzie wcześniej fantoma przeładować, ale widać, że fajnie ogarniasz gierkę. To muszę na pewno pochwalić. Giga fajnie ogarniasz. Uda ci się zrobić kolejnego fraga ostatniego. Zaraz zobaczymy, czy się uda. No szukacie go, nie wiadomo gdzie on jest. Co? Dobra, masz ojo, dyniasz niestety. Nie było ace'a, szkoda. Fajny klip, dam za niego 9 myślę. I pod nexem słuchajcie zaraz wam powiem, dlaczego do końca nie było. A, no tak, no bo jakie fragi w ogóle ładne. Co się dzieje? Oh my god. Nexen? Nexen? Nexen, co ty robisz, Nexen? Co jest? Jakie to jest clean po prostu wszystko. Ja pierdzielę, w ogóle ten frag na początku. Wait. Cyk pierwszy, daszyk. Dycha, po prostu dycha, nie? I pod Demoxa Gold 1, ale tak, przekładałem, potem się okazało, że nie mam czasu. Nagrywałem to w ogóle wszystko 1 sierpnia, będę montować w ogóle w pociągu dla was ten filmik, dlatego że jadę do Warszawy 2 sierpnia z powodów valorantowych. Na razie nie mówię, może jak się już filmik pojawił, to może już wiecie dlaczego, ale no na razie wiem, że na razie nie zdradzę, ale pewnie się dowiecie. Ale też fajne sprawy po prostu się dzieją, no i po prostu montuję dla was w pociągu, okej? Okay? To jest poświęcenie, no i w sumie to dzięki wam mam tego laptopa, więc no to jest to, nie? No, dzięki wszystkim, którzy wiecie, dołożyli się do tego lapka wtedy, bo kupiłem laptopa, mogę w podróży montować. Zarąbiście mi pomaga ten laptop, więc wielkie dzięki. Okej? Okay? O, niestety nietrafiony strzał. Jestem mega wam wdzięczny. Tak samo nie wiem, czy wiecie, okej, okay, jest ace, czy to będzie 6K z operatora? Nie ma 6K, szkoda, dam 8 myślę, daj try. I pod A Contact Getting to jest jakiś bardzo szybki klip i bardzo szybkie fraki, jaki clean! Szkoda, że nie ma ace'a, ale mega clean, 9 mocne. I pod Giełka lecimy, widzę, że cyfrowy. No masz shotguna, masz klasika, no ja bym to już shotguna wyciągnął dokładnie. Właśnie tak. Co ja wam wiecie, to jest takie pogadankowe, wiadomo, my sobie lubimy tutaj gadać na tych odcinkach, oceniania klipów. Coś, co na pewno chciałem powiedzieć, to też, nie wiem czy wiecie, ale udało się to zbierać na cosplay Killjoy, więc niedługo będzie stream w cosplay Killjoy, pewnie jakiś odcinek. Już zamówiłem, czekam, dzięki wszystkim, którzy dołożyli chociaż parę złotych do tego, za każdy grosz tak naprawdę dziękuję. Frekcji w ogóle wziął, dobił cel do końca, bo cel to było 700, chłop wysłał 400 i powiedział spoko, czekam na cosplay Killjoy, nie? Więc w ogóle mega dzięki Frekcji i dzięki wszystkim, więc szykujcie się na cosplay Killjoy, ja teraz wybieram się na cosplay Klo, bo pisaliście, że chcecie zobaczyć mnie w cosplayu Klo, więc jest kolejny cel do date'ów na streamach. Dobra, skupmy się na klipie, ładne fragi w ogóle z tego shotguna, trochę dziko, ale wychodzi, więc jest okej. Ale jestem wam mega wdzięczny, chyba wiecie, nie? Ja jestem mega wdzięczny za wszystko, co robicie. O, nie no, ładne fragi, naprawdę. Myślę, że dam takie 8. Vertil Bronze 2. Pamiętajcie również, że oczywiście to nie jest ważne, czy macie te 3 złote, żeby wysłać, czy nie. Łapa w górę to już jest wsparcie, pamiętajcie o tym. Łapa w górę pod filmikiem, to zwiększa zasięgi, pomagacie się rozwinąć. Właśnie przyspieszony jest ten klip. Identycznie jest przyspieszony ten klip. Ult w strasznie dziwnym miejscu, szczerze mówiąc. Ale jak zadziała, to spoko. Jezu, czuję się jakbym, nie wiem, wypił za dużo energoli, nie? Ale wyszło 4K. Nie wiem jak ocenić. Dziki klip, bardzo dam 8. Plamera, Stenant 1, słuchajcie, no zobaczymy. Ładny stun. Fajny, w ogóle się tyle zmieniło przez ostatni miesiąc w tym Valorancie. Mamy ogłoszoną nową rotację map, gdzie wraca Perp oraz Speed. Lotus i Xbox odwalają. Szkoda, że Fracture nie wraca. W ogóle 3K już Flower zrobił, co się dzieje? Valorant na konsolę, sam grałem na konsoli, już wyszedł, wiecie, jest otwarta beta, więc taka ciekawostka, jak chcecie, nice.
Nice! Nie no, Plummer dycha. Plummer to jest mistrz po prostu z tego bridge'a. Żrafa, Agatka, platyna 3. Okej, mamy od razu fraga. Wiecie, tyle się stało w tym Valorancie. Championsy, kolekcja Champions nowa, wszystko, nie? Jakby, ja kiedy jeszcze to nagrywam, jeszcze nie ma jej w sklepie, ale na pewno ją kupię. Rozlosowałem już Fantoma, więc wiadomo, jak wyjdzie, to też jeden z, jedna osoba z was tutaj dostaje Fantoma ode mnie, championsowego. W ogóle, Jezus, tyle pikem dodali. Ten Valor, a właśnie Valor na konsolę możecie totalnie, okej, ładne przekowerowanie, bardzo ładny ASIC swoją drogą. Taka, tak, jak coś, już nie musicie się zapisywać pod zamkniętą betę, jak macie konsolę Xbox X lub S lub PS5, to wpisujecie sobie w sklepie Valorant, pobieracie i gracie, więc taka ciekawostka, bo wiem, że jeszcze niewiele osób o tym wie, ale można już po prostu pobierać i grać. Ja grałem, mega fajnie się gra, są mnie odcinki z konsoli, jak nie wiecie, to musicie nadrobić, a ja oceniam klip, bardzo ładny ASIC, fajne. Przekowerowanie kolegi, myślę, że tu dam 9. Se Goldzik, słuchajcie, zobaczymy. Klacz 1 versus 5. Piękny frag od Yoru. Bardzo mi się to podoba. Okej, wiesz, że tam poleciał flash, ale czekasz na drugiego, bo wiesz, że może być. No Game Sense, Game Sense tutaj robi swoje. Jezu, jak uwielbiam, jak macie taki Game Sense, to się tak dobrze ogląda, nie? Okej, ult fajnie ominięty, to trzeba na pewno pochwalić. Kurczę. I zobaczymy, co tu będzie. Okej, okay, nice, jest czwarty frag, dawaj. Ejsik, czy może nawet 6K będzie? Czy stajcie reżniej będzie 6K? Czy stajcie reżniej będzie 6K? O, tu jest pytanie, moi drodzy. No, ja trzymam kciuki. Ja trzymam kciuki. Okej, okay, potato girl rezuje, więc jest szansa na 6K. Wiesz, gdzie był res, spike leży, ale rzucasz sobie tam TP-ka, żeby ci łatwiej. Chłop poszedł awka! No nie, tu jest ten moment, nie? Kiedy po prostu... Ja pierdzielę, to jest ten moment, kiedy po prostu was rezuje, a wy se zupkę chińską swoją wcinacie, bo akurat zginęliście. Nie no, ładne 6K, mimo że był ten awk, to 6K jest po prostu przepiękny, przepiękny game sense. Totalnie zasługujesz na dychę. I pod kuby, Goldzik 2 i mamy tutaj, słuchajcie, Clove. Okej, okay, jaki masz tu plan, jakiś smolczan? Okej, okay. Co ty tu kombinujesz? Okej, okay, po prostu w smoku. W sumie spoko siedzenie w smoku. Ej, w sumie, ej, to jest fajna taktyka. Wyszła, ej, to jest naprawdę giga fajna taktyka, co chłopcy. Ej, muszę to wykorzystać, to jest serio dobre. Ja pierdzielę, case. Nie, tycha, zarobiste zagranie. Jaki, wow, wow. I pod Bonarin to Gold 1. W ogóle też jak już sobie tak gadamy o rzeczach valorantowych, bo jak wiecie, byłem w lutym twarzą pewnego eventu związanego z grami od Riot Games, Valorant, League of Legends, TFT i tak dalej. To jest Meta Drift, on był w Warszawie. Był nawet vlog z tego i tak dalej, było fajnie, bardzo dużo osób was tam zresztą spotkałem. I słuchajcie, druga edycja, druga, w sumie już nie druga, która piąta chyba edycja, no ale druga edycja w tym roku, letnia, jest w Łodzi, ostatni weekend sierpnia, tam z 1 września, bo tam w niedzielę jest 1 września, ale to jest ostatni weekend sierpnia, w Łodzi, wstęp darmowy, zapraszam, będę. Hashtag reklama, ładne fragi swoją drogą. Będą tam pewnie jeszcze jakieś atrakcje ze mną, jakiś meet and greet, jeszcze tam dokładnie będę was informować. Okej, okay, oni w ogóle na B są, okej. Okay. Więc ja was zachęcam, jeżeli macie do Łodzi blisko lub będziecie w Łodzi, zachęcam, podbijajcie do mnie, zróbmy sobie fotki, będzie fajnie, pogadajmy. Lubię się z wami spotykać, to zawsze jest tak fajnie. Dajcie mi zawsze kupę energii na tych eventach, nie? Do działania po prostu nice, 4K, ładnie. No i okej, okay, masz ulta, masz w sumie full umiejętności, to myślę, że jest całkiem dobre użycie ulta. Więc pewnie jeszcze na PGA będę swoją drogą. Okej, okay, tu jest Sage. Ale to już w październiku, to w Poznaniu, więc będzie szansa, byłem rok temu na PGA, w tym roku też najpewniej będę. Więc... Okej, okay. Kurde, wydaje mi się, że lepiej można było tego ulta użyć. Ogólnie ładny klip, ale... Kurde, miałeś full umiejętności pod tego ulta, nie? Fleszyk powinien wlecieć ten klon, żeby po fleszu myślał, że to ty idziesz. Jakiś tepek może wcześniej można byłoby postawić, bo tutaj bardzo ryzykownie zagrałeś, trochę ci się poszczęściło, uważam. Ale ładny klip, tylko ten ult do poprawy, nie? Tam takie 9. I pod siłbuki nocops, okej, okay, mamy 1 versus 4. W GFN-em jest Young Charlatan, to jest osoba, która chyba wysłała klip, ale tego klipu nie ma, dlatego że źle wysłała klip, słuchajcie, czytajcie. Okej, okay, nice, jak macie zgłoszenia klipów na Discordzie, naprawdę 2 minutki poświęcie na przeczytanie kanału z regulaminem i zgłoszeniem. To macie nawet regulamin w pigułce, jak wam się nie chce czytać całego, to zajmie wam 30 sekund. Okej, okay, nice! Piękny klaczyk! Kurde, ósemka, mocna ósemka. Kokosek, platyna 1, bo strasznie dużo klipów, nice w ogóle, bo strasznie dużo klipów leci do kosza, bo wysyłacie źle, albo na prywatnym jest filmik, nie mogę go obejrzeć, albo nie wysyłacie według wzoru zgłoszenia, albo coś tam.
wiecie, jakby, guys, fajnie jakby każdy klip wylądował w odcinku, a nie, że dosłownie z 30 klipów co odcinek leci do kosza, przez to, że je źle wysyłacie, nie? No, jest taki GameSense, ej, świetna gra. Świetna gra, wiesz co, nie, naprawdę, wow. Bardzo mi się to podobało, że tak, no GameSense po prostu, no poprawna gra, daje mocne 9. I pod Michela, słuchajcie, zobaczymy, co Michel w takim razie potrafi. Ja proszę o to co odcinek, żebyście czytali. Wiem, że nie wszyscy czytacie, ale przeczytajcie, serio. Pamiętajcie, kolejny będzie pod koniec sierpnia, postaram się tym razem na czas wrzucić. 5 dyszek zawsze można wygrać. I ranga na Discordzie też jest, macie kolory, którego da się tylko przez wygrywanie takich rzeczy zdobyć, więc się wyróżniacie bardziej na moim Discordzie. Więc myślę, że fajnie. No i możecie się kolegą pochwalić, że jesteście na YouTubie, nie? Potem widziałem czasami, nie wiem, na TikToka wrzucacie shota, jak oceniam waszego klipa i mi oznacza się. To jest fajne, nie? Serio, to jest takie fajne, fajne, fajne. No, widzę, że to doceniacie i mnie to też mega cieszy, nie? Dobra, zobaczymy, co tu zrobisz. Leci fleszyk. Bardzo ładny flash, trochę problemy aimowe. Myślałem, że się tam stage uda się zabić, ale bardzo ładne zagranie. Okej, okay, leci overheal. Jeszcze oni się w ogóle... Nie wiem, co tu się dzieje, ale... Ładnie grasz, ładnie grasz. Dawaj, dasz radę, bardzo podoba mi się, że gra twoja, to muszę na pewno pochwalić. Ty próbujesz zaś od tyłu, mądra decyzja, żeby kurde, no nie grać w tej samej pozycji, no bo po co w sumie, nie? Uda ci się tą Jettówę teraz złapać, czy ona pomyślała w ten sam sposób, to jest teraz pytanie. Gdzie Jett może być w ogóle? Jett może być już tak naprawdę na B, na A, mógł zrobić wszystko, ale on tu czekał po prostu. Okej, okay. Jeszcze do... nie no, ładne, ładna gra. Na pewno trochę aim do poprawy, może ulta gdzieś mogłeś po drodze użyć, jak mi się wydaje. Że tutaj zawsze warto użyć niby na dwa fragi, ale macie tego overheala, wiecie o co chodzi. To zawsze może gdzieś tam pomóc. Ale ładny, dam mocno 8. Głupszy, Silver 2 i Claw ponownie, w ogóle jestem tak ciekawy nowej postaci. Nie, jak już będzie kolejne ocenie klipów, to chyba już będziemy znać nową postać, nie? Tak mi się wydaje. W ogóle komu kibicujecie na Championsach? Komu kibicujecie? Ja mam wrażenie, że wygra Genji. Bo to jest koreańska drużyna i są w Korei i są w gazie, wygrali ostatnie Mastersy w Madrycie i oni są giga w gazie obecnie. Mam jakieś przeczucie, że w finale będzie Genji i wydaje mi się, że mogą wygrać. Sentinels, mimo że chciałbym, żeby się dostali też wysoko, to nie wiem, czy się dostaną. Ładne fragi swoją drogą. Heretics niestety nie wierzę, mimo że będzie go Fishego lubię, to mam wrażenie, że Heretics nie da rady niestety. Nie ma tam już Patitka, zresztą Patitek to gołd jest totalny, więc no szkoda, że już go tam nie ma. Zobaczymy, nie? Jestem ciekawy. Ja niestety nie robię, słuchajcie, watch party. Ale myślę, że będę gościnił wpadki, bo ja u siebie oczparty zdecydowałem, że nie robię. Ładne! Ładny ASIC swoją drogą. Ocenię klip i dokończę to, co mówię. Daję 9. Pod od Zolerosa brązik 1. Oj, to mogłeś nas spokojnie zniszczyć. Okej, okay, stąd. Nie robię u siebie oczparty, ale myślę, że parę razy u wpadki wystąpię na oczparty. Po prostu tak zadecydowałem, że ja watch party u siebie nie będę robić, bo jakoś czasowo mi sierpniu się nie zgadza po prostu. Czuję, że to był bez sensu, a gości nie zawsze fajnie wystąpić, więc będziecie mogli mnie u wpadki zobaczyć na streamach, bo już tam z nią pisałem. Okej. Okay. Okej, okay, oj, problemy z tym shorty. Ej, się udało, w ogóle, ja mam pytanie. Nie do ciebie, ale do Claw. Claw dał tutaj one way'a. I siedzi w tym smoku. Czy Claw myśli, że jak siedzi w smoku i nie widać Claw, to inni też nie widzą Claw? Nie wiem, dobra, nie wiem co tu się stało. Spoko ci to wyszło, dam ci 8. Pod placka, bronz 1, widzę, że jest plancik, KO. Oj, czy to się jakiś tutaj kolejny klacz szykuje? Na to wychodzi, tak, mamy klacza 1 versus 5. O, ja wierzę. Prosił, żebym wyciszył klip, więc oczywiście wyciszyłem. Ale Jezus, tyle się dzieje w tym Valorancie. Powiem wam, że to ocenienie klipów zarąbiście pokazuje, jak w Valorancie dużo się dzieje. No nie? Co miesiąc mamy takie zmiany w Valorancie, że to jest masakra, co chwilę coś. Tyle rzeczy do obgadania jest, że to jest hit po prostu. Oj, mały problem, ale no, mała panika w tym aimie, nie? Troszeczkę widać, że jakiś stres chyba wszedł, ale ładnie tych trzech tutaj zabiłeś, pięknie, pięknie to tutaj wyszło. Tutaj ładny fleszyk, pik na fleszu, małe problemy tutaj wyszły, ale się udało zabić. No i jeszcze drugi fleszyk. No ładnie z tymi fleszami pikujesz. Nie, naprawdę, za te flesze. Myślę, że dychy na dychy zasługujesz, placek, kozak. I pod puchacza, brązik, słuchajcie, zobaczymy, co puchacz pokaże. Okej, okay, ten nade totalnie niepotrzebnie użyty, od razu mówię. Warto użyć go, żeby coś pod niego zrobić, ponieważ on zadaje ci więcej damage'a przeciwnikom, oni mają mniej HP przez chwilę. Warto, on na przykład teraz jest ten smoke, rzucasz w smoke'a lub za smoke'a nade'a i skanujesz po prostu, udało ci się zabić. Macie większą szansę, żeby wtedy zabić, a swoją drogą też niedługo będę nagrywać poradnik na Claw.
taki konkretny, to ponownie, nie, jakby się do tego zabieram tak, że masakra, ale chcę nagrać, więc myślę, że niedługo nagram i naprawdę ładne AC. Uwaga, z tym Nade'em tylko, ale ładna gra ogólnie, dam mocne 9. Chupa Chups, Bronze 2, słuchajcie, zresztą on nawet napisał, Bronzik 2. Jaki movement mają Neon na brązie? Sprawdźmy to, zobaczymy zaraz, jaki movementik tutaj mamy. Okej, okej. Dawaj, dawaj, do środy! Do środy! Bierze, bierze, okej, okay, udało się. Okej, okay, movement jakiś masz. Aimowo trochę gorzej. Oj, oj, aimowo trochę gorzej. Taki spoko klip, to chyba nie ma za bardzo co oceniać. Poćwicz movement jeszcze, bo całkiem spoko ci wychodzi. Poćwicz aima i będzie kozak. Liczę jeszcze kolejny klip, to będzie jakieś 3-4K, może nawet ASIC. Tutaj myślę, że dam po prostu 6, bo za dużo się nie zadziało. I pod Kazio, Silver 2, zobaczymy. I mamy Clove Cherryfem, słuchajcie. Zobaczymy, co zrobi Clove. Ale soczyste R, co? Dobra, zobaczmy, na razie sobie czekasz. Myślę, że całkiem mądrze. Reyna używa słabego flesza, ginie przez to, nie sprawdza pozycji. Ty również się ładnie overhealujesz. Enemy przeciwnik pisze bardzo niebrzydkie rzeczy do Kazio. Kazio, nie słuchaj się go, tylko go z reportu niech dostanie bana. Bardzo niemiło. I zobaczymy, czy uda się wam to wygrać. Masz jeszcze ulta, to też jest spoko, więc lepiej, żebyś ty pikował niż Reyna, nie? Ty pikuj, a nie Reyna i będzie git. O, właśnie, bardzo dobra decyzja, bo ty masz Reza. Reyna jest w stanie zabić, niestety ginie, więc nie jest w stanie zabić, ale to jest dla ciebie szansa. To jest dla ciebie szansa, no świetna szansa, dlatego już nie trafia ultem. Przepiękny klacz od Kazia, totalnie daje ci dychę. Nie podżyjące osoby, brązik 2 i znowu Lotus, znowu side A, ale tu chyba będzie jakaś rotacja, co? Wydaje mi się, że na side A tym razem nie wchodzą. Mamy Neonkę. Biegniesz sobie, tu mógłbyś totalnie na speedzie biec. Ten fuel, to paliwo neon się teraz bardzo szybko odnawia. Jesteś w stanie dużo szybciej rotować, więc taka uwaga. No jeszcze to w ogóle wyglądasz, jakbyś grał bez sterownika. Nie wiem, czy to nie jest kwestia po prostu słabej jakości klipa, że jest trochę rozmazane. Chociaż niektóre klipy to też taka uwaga. Czasami klipy wysyłacie w tak sobie jakości, że totalnie nic nie widać. Takie klipy też nie oddają. Chociaż jeszcze tak jak jest teraz, da się to przeżyć, bo widać mniej więcej co się dzieje, ale na niektórych klipach nic nie widać i niestety też wylatują i jest mi przykro zawsze, ale niestety, no takie zasady, no, trzeba być konsekwentnym, nie? W zasadach też chcę, żeby wam się dobrze oglądały te klipy też. Ja jednak chcę je dobrze oceniać i bardzo ładne 4K, no kurde, fajny klip, no! Fajny klip, gdzieś ten, pamiętaj o tym, że możesz sobie biegać na luzie, paliwo się szybko odnawia, daje mocne 9. Fairy Shimek, Silver, słuchajcie, zobaczymy. To pokażę, leci Nade'ik. Okej, okay. Jest frag z Nade'a. No w tym momencie wiedzą, gdzie jesteś, więc tak naprawdę dobrą decyzją byłoby zmienienie pozycji, upuszczenie ulta, bombota. Zresztą dostałeś tam palaka, więc nie powinieneś siedzieć już w tej pozycji, oni wiedzą, że tam jesteś. Ult powinien wrócić dużo, dużo szybciej, uważam. Jeżeli o to chodzi, bombot tak samo, zmiana pozycji tak samo. Nie wiem, zabijasz 3 z umiejętności, nice ogólnie. Dobrze używasz umiejętności, jeszcze moment się udało złapać. Leci od razu Nade'ik, dobra decyzja, ale pamiętaj, wiedzą o tobie, warto, żebyś ty zaskoczył tych przeciwników, warto coś zrobić, mieć tego ulta szybciej, moim zdaniem można było go użyć na tej pozycji, ale spoko strzelasz, to na pewno muszę pochwalić, że ładnie strzelasz. No i 20 HP, 1 versus 1. Rejska ma ulta enemy, więc obyś się na tym nie przejechał. Mam nadzieję, że się nie przejdziesz, tylko po prostu wygrasz i łapiesz go na kosie i wygrywasz 6K. Ładne? Myślisz, że dam dychę, bo to jest 6K? Parę rzeczy do poprawy? Ładny klip, naprawdę. Spoko, poprawisz te parę rzeczy i będzie jeszcze lepiej. Typ od Lawiranta P3, słuchajcie, zobaczymy. Co Lawirant pokaże? Breeza mamy, czyli no pewnie na rankę jakiś lub Swiftplay po prostu. Tak obstawiam, że właśnie tak jest. No i zobaczymy, co uda ci się tutaj zrobić, nie? To jest teraz pytanie, ładny clean strzał. Piękny clean strzał kolejny. Boże, te dźwięki tego wandala są piękne. Okej, okay. No clean strzały. Przepiękne clean strzały, po prostu przepiękne clean strzały. Dycha. A, Juice, chciałbyś zrobić mi coaching? Napisał jeszcze. Nie robię na razie coachingów, może kiedyś. W razie czegoś się zgłaszajcie. Frozen Butter, Silver, słuchajcie. I co to jest za taktyka? Rozumiem tę taktykę, chociaż oni raczej cię słyszeli. Ale i tak zabijasz, okej. Okay. Leci res. Ty zabijasz, to wychodzi? Jakim cudem to wychodzi? Co tu się dzieje? Masz 5 HP, biegniesz na Steam Beaconie przez smoka, zabijasz po prostu. Czy ty zrobisz 7K? Czy to jest najlepszy brimstone w Polsce? O mój Boże.
Jak? Jak? Jak to wyszło? Ja nie wiem, jak to wyszło. Okej, okay, uwaga, na pewno możesz sobie przytuptać na głośno mniej więcej do tej pozycji i po prostu się schować, nie będą słyszeć, możesz zaskoczyć. Bo tutaj to ci już słyszeli, że tu jesteś, że i tak sobie. Nie wiem, jak ci wyszło to 7K. Stajesz dychę, bo 7K jeszcze nie widziałem. Najlepszy Brimstone w Polsce. Do widzenia. A, dycha, tak, dycha. Hipot Mniko Silver 3. Zobaczymy, co to będzie. W takim razie, dobra. W ogóle Astra się bardzo rzadko widzi w obecnej mecie. Więc fajnie zobaczyć jakiś klip Astrom. Oj, problemy. A, nie strzelam lepiej, więc ja się nie odzywam. Ja takie problemy. To jest chyba najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć. Okej, rutujesz sobie na spokojnie. Oj, problemy aimowe, niestety, nie? Problemy aimowe. Masz gwiazdki, kurde, brakuje mi używania gwiazdek na pewno. Jakaś gwiazdka, smoke, stun, coś, bo ładnie strzelasz, coś nowego, momentami strzelasz gorzej ode mnie, a to nie jest komplement. Ja strzelam słabo po prostu ostatnio strasznie. Ale tak, ogólnie gwiazdki tylko bym używał, ale ładnie strzelasz, spoko gdzieś tam zagrałeś, gdzieś ten game sense był. Ogólnie fajny clip, dam po prostu 8. Zobaczymy, co Mighty Hamster pokaże tutaj ciekawego. Okej, grasz pod swojego trapa, dosyć bezpiecznie, masz jakiś rad tutaj rzeczy ustawione, których nie widzicie, bo moja kamerka zasłania. Aczkolwiek, czy ja może wam tę kamerkę przesunę? Ej, ale jestem szybki, przepraszam, ja ostatnio jestem strasznie ogarnięty, musicie mi to wybaczyć. Czasami, oj, zniknąłem teraz. Dobra, może zostawię. Nieważne. Zagram pod swoje trapy, okej. Kocham być nieogarniętym. Dobra, okej. Wziął, zagrał pod trapa, wykrył wszystko kamerką, gra dosyć spokojnie. To jest taka fajna pozycyjna safera. Kamerka mogła być jedynie w innym miejscu. Tutaj taka uwaga, bo ta kamerka, szczerze mówiąc, nie jest jakaś wybitna. Więc, no może, nie wiem, nie miałeś czasu, nie wiem. Aczkolwiek wszystko raczej wiecie, raczej macie tę rundę wygraną, macie tę rundę w garści, tak mi się wydaje. Że bez większych problemów już ją wygrywacie. O, oczywiście, że tak, Neon nawet nie zapontowała, ty jeszcze próbujesz walczyć, no i się da. Takie spoko 4K, nie? Kamerka do poprawy, dam ci 8. Gryfon Goldik 3, dobra, czy to będzie skok Jet w tym miejscu? Jednak nie. A jednak tak, słuchajcie, no proszę. Zaskoczenie wzięło tutaj. Widzę, że grasz ze spoconym żulem. Wandal. Spocony żul. Okej, nice. SSS, spocony żul. No spoko, nie? No spoko, jakby tutaj. Ej, ładny pik, to mi się podobało. Nie. Co to jest za klip? Zaśpiewanie kolegi daje ci 7. Podda Frogi, Brązik 2, Deadlock. Wow, Deadlock, Fracture widzę, że mamy. Ja o Deadlock grałem dzisiaj, bo właśnie to po streamku nagrywam, kiedy tak. Grałem Deadlock, wziął mnie coś na Deadlock. Grałem Deadlock i spoko było. Coś tam nawet zabiłem, coś tam ultem nawet trafiłem. Okej, oj, małe problemy niestety. Ult dosyć niebezpieczny, ale zapałeś no. Zapałeś to zapałeś, wyszło to wyszło. Jak jest głupie i wychodzi, to nie jest głupie. Prawda, no prawda, okej, masz 5 HP, jesteś 1 versus 1. Ej, taki po prostu zwykły ten. Na pewno coś, co bym poprawił, no to bym nie rzucał. Nie rzucałbym ulta w ten sposób, bo to było bardzo ryzykowne. Lepiej go odbić, żeby gdzieś na blisko, jak pierwszy, to było bardzo ryzykowne, lepiej było po prostu pisać z Wandala. Dam ci takie 7, bo 4K było. I pod Temeta, to chyba nie jest ten Temet, co na Neon, co? Tak mi się wydaje, że chyba nie. Chyba nie, na to wychodzi. No, siedzisz w TP-ku, niestety nikogo tutaj nie ma. 2 versus 5, Spike leży, więc musicie. No, musicie to jakoś obronić, tego Spike'a. Pytanie, czy wam się uda, chociaż bardzo dobry timing został złapany. Fajnie pod klatkę zagrałeś. To, że nie użyłeś ani kamerki, ani trapu przez całą rundę, jest dziwne i raczej zachęcałbym używać umiejętności, tym bardziej na tak mocarnej postaci jak Cypherze, więc taka rada mała tutaj ode mnie, używaj umiejętności, okej, okay, bo te pod te klatki fajnie grasz, ale gdzieś tam traf na plecy lub w side, jak już zajmiecie, by się przydał. Spoko, 4K, fajnie pod trapy grasz, pod klatki grasz, ale brak użycia trapa, kamerki przez całą rundę to jest wtedy, więc dam ci za to 6. I pod Natalciaki i ranga żadna, to osoba nie gra rankedów, no i spoko, pamiętajcie, żeby po prostu mieć fan z gry, to jest najważniejsze, nie każdy musi grać przecież rankedy. Okej, na spokojnie widzę, tutaj pikujesz. Próbujesz trochę to zbejtować, możesz jakiegoś flesza zawsze użyć. Spoko, stara się tutaj pikować, chociaż tutaj bym trochę bardziej to pikowanie poćwiczył, bo nie jest tak płynne, jakby mogło być. Już udało się zabić, jest spoko. Strzałkę też warto zniszczyć, bo mógł cię na przykład przeskanować, więc też taka uwaga.
Ale spoko, szanuję za użycie ulta, bo ludzie tych ultów na Reinie nie używają z jakiegoś powodu. To pikowanie, fajnie próbujesz, trochę do przećwiczenia jeszcze, ale ogólnie dobrze kombinujesz, jeżeli o to chodzi. Masz trochę mało czasu, więc zaraz musisz przyspieszyć, masz jeszcze flasha. Okej! Okay. Dobra, no taki zwykły frag, zwykły klaczek, zresztą sama napisała, jakby spoko, nie? Moim zdaniem spoko, dam ci 7. Ty pod no skilla, słuchajcie, zobaczymy, co tu się stanie. Widzę, że grasz Gekko, podchodzisz sobie, ale tak na cicho nie ma sensu podchodzić. Jakby ktoś piknął Jet, by zdaszowała, dobra, nie mają Jet, ale jakby ktoś piknął bardzo agresywnie, to mógłby po prostu cię zauważyć. Można sobie po prostu podbiec na ludzi i tego aż tak nie słychać. W ogóle nie słychać, jak się w dobrym momencie użyje shifta. Już tutaj widzę dobry fresh, dobre fragi, masz jeszcze Wingmana, masz ulta, chociaż ulta chyba nie. Chociaż ja bym użył tego ulta. Oj, nie użyjesz, bo Kejo użył ulta, nieważne. Nieważne. Ale no Kejo, czy ty kradniesz fraga? Czy ty kradniesz fraga zamiast zająć się... Dobra, Killjoy jest na B. Czy ty naprawdę kradniesz fraga? On naprawdę ukradł fraga. Naprawdę wziąłeś, ukradłeś fraga. Wstyd. Mam nadzieję, że ci zabiorą tego ace'a. Chyba ci nie zabiorą tego ace'a. Powiem tak. Zakradziesz fraga, dostajesz 8. I po tej sekund brązik 1, tym razem smog z Krakowa. Fajny nick. Dobra, zobaczymy. Lurkująca Reina to jest coś, co uwielbiamy. To jest najlepsza Reina, jaką możecie trafić. A nie, wy bronicie? Wy bronicie, to nie lurkująca Reina. Nieważne. Przepraszam, myślałem, że wy atakujecie, ty lurkujesz. To zwracam honor, nie jesteś lurkującą Reiną. Zwracam honor, przepraszam, że cię tak obraziłem. Fleszyk, super, chociaż ja bym go wyżej rzucił. W tym miejscu wydaje mi się. Oj, ten flash od Sky trochę taki, nie dogadaliście się chyba. Kiedy ma tego flasha rzucić, tak mi się wydaje. Okej, okay, ładnie wyczekałeś. No musiałeś tak cofać. Wiedziałeś, że tam jest Sage na sajcie. Chociaż ta Sage totalnie to zawaliła. Teraz widzę. No dawaj, to możesz totalnie na luzie przeskanować. Tego boksa można skanować na luzie. Wiele razy już tak fraga zrobię. Spoko 6k, poprawne, nie? Jakby zrobiłem 6k XD w tytule. Tamtego boksa można było przeskanować, flash wyżej, mogę szybciej piknąć, tam coś nie musiałeś tak dismisować. Ogólnie ładnie, 6k jest, daje dychę. I pod liściaka G1. Zobaczymy, co to będzie w takim razie. Okej, małe problemy, ale może się uda. Dawaj. Okej, udało się, jest frag numer 1, frag numer 2, frag numer 3, no pięknie! I to ja właśnie rozumiem, takie fragi chcę od was widzieć. Czy to będzie ace? To będzie ace na pistolce? Będzie ace na pistolce, damn! Nie no, ace na pistolce, jeszcze ace był w słoiku, a ty go zabijesz, nie no, dychę daje, nie? I pod 9, T1, słuchajcie. Zobaczymy, jak 9 sobie poradzi, okej. Ładne zagranie pod Killjoy, turret, nanoswarm. Udało się pięknie. Widać, że to jest main kill, że wiesz jak grać, nie wychylasz, głupio czekasz bardziej na błędy przeciwników, które nie jest zniszczony, więc sobie pod niego bardziej grasz. Piękny frag, no po prostu świetna gra tutaj wygląda, że jest, nie? Świetna. Jako stary main Killjoy grasz prześwietnie, uważam. Okej. Oj, oby cię nie zabił, proszę. Uff, nie zabił cię. Oni w ogóle tureta nie niszczą, nie wiem co się dzieje, ale... Ale myślę, że się uda, co? Będzie ejsik, oczywiście, że będzie ejsik. Dawaj, on jeszcze to używa, droda używa, nie? O, wszystko użyje. Oj, nie udało się, myślałem, że właśnie uda ci się tak skipować to, ale piękny, nie no, piękny strzał, piękny joy. Zajebista, poprawna gra, daje 10, mega. Damik Silver 2 teraz, dobra, sprawdźmy, co tu się ciekawego stanie. Okej, mamy pięknego clean fraga. Masz oczko, masz wilki, możesz jeszcze naprawdę wiele zrobić. Dobrze strzelasz, to mi się na pewno podoba. Ja bym jakieś oczko użył gdzieś, nie? Nie wiem, do huki albo gdzieś, o właśnie. Od razu lepiej. Zawsze jakaś informacja może być. Oj, świetnie! Ej, zarąbiście strzelasz, stary. Naprawdę, muszę pochwalić. Game sense i strzelanie, super. Po prostu świetne. Kurde, ładny. Po prostu ten, to był strasznie ładny klip, no. To po prostu był mega poprawny, ładny klip. Daję ci, stary, takie mocarne 9. I pod Vortexa brązik 3. Twój sojusznik Jasiuś pisze, że to jest GG, ale ty chyba pokażesz, że to nie jest wcale GG. Czemu on tak spami? Jasio, nie spam. Nice. Po czym był ten reload taki szybki z tego ghosta? Tak mi się wydaje, że on był totalnie niepotrzebny. Spike podłożony. Dasz radę. Jezus, czemu ten Jasio tak spami? Chłopie, to jest 0-4, a Jasio spami GG, nie? Ten, co ustanował swojego ISO w ogóle. Ale ładne 4K. Nie wiem, trzeba było studować tylko swojego ISO, ale ładne 4K to trzeba pochwalić na pewno.
No i pięknie wyczekane, Gamesys jakiś jest. Spoko klip, daje takie mocne 8. I pod płciastego Bronze 3 mamy operatora w zanadrzu, mapa Lotus. Oj, okej, udało się. Nice, nice, nice. Ładnie przed flashem zobaczyłeś, ładnie piknąłeś, to muszę pochwalić. Na pewno bardzo dobrze zagrane. Oj, tutaj małe problemy. Jeszcze rezuje. Grasz cały czas w tej samej pozycji, nie wiem czy to nie jest trochę błąd. W sensie oni, nie wiem, w sumie oni tego nie smukują. Dobra, to jest nawet git, bo oni tego nie smukują ani nic. To możesz grać w tej samej pozycji, w sumie masz operatora, więc masz jakąś przewagę. To na pewno, enemy team to mocno partaczy, jeżeli o to chodzi, więc trzymasz zarąbisty kąt. Masz ulta, w tej sytuacji mógłbyś nawet ulta użyć, chociaż nie, dobra, przepraszam, myślałem, że jest plant, nieważne, nie ma planta. Ten sowa nic nie sprawił, nie no, dobrze grasz, poprawna gra. Mega poprawna gra, fajnie grasz z opa, dobre fragi, daje mocarne 8. I pod detonatora diamencik 1, okej, okay, Cypher ma jakieś trapy, tutaj ja widzę. I zobaczymy co z tego wyjdzie, flash wleciał, pierwszy frag, drugi, trzeci, czwarty, no prawie było już tak mega clean. Nie, no ej, dobra, clean. Wybaczę tego jednego fraga. Do końca nie siadło, ale w końcu siadło. To ja po prostu kocham patrzeć na takie fragi. Dostajesz dychę. Ty pod Juana brązik 2. Sprawdźmy, co Juan potrafi. Pierwszy frag piękny wleciał. Widzę, że mamy lurkującą Jet. Fragujesz, aczkolwiek grając Jet, warto wejść z drużyną w site, zdaszować do site'u, przejąć kontrolę, bo ładnie strzelasz. Taka uwaga, że jesteś duelistą, ale ładnie strzelasz, ładny ace, ładnie wyczekane. Chociaż boli mnie to, że grasz Jet i lurkujesz. Ale dobra, wybaczę ci to, dostaniesz 9, okej. Okay. I pod ząbka diament 3, no jakiś inny setupik tutaj będzie użyty, jestem ciekawy. Co tu się wydarzy ciekawego. Też lubię czasami z tymi setupami kombinować, jak już zagram Killjoy, bo jak napisał Bombek w opisie, czasami zwykłe setupy standardowe nie działają, trzeba coś nagrać. Bardzo dobrze, nie warto używać w kółko tego samego setupa. Trzeba inne rzeczy porobić. Oj, tutaj trochę unlucky niestety nie wyszło. Ja wiem jaki miałeś plan, ale za szybko piknęli, nie? Po prostu. Ale spoko, grasz pod turetem. Granie pod turetem jest giga mocne. A Wiedersehen. Ej, granie pod turetem jest giga mocne, nie? Nie no, pięknie. Pięknie, to jest OP taktyka. Najbardziej OP taktyka w Valorant, sorry, nie? Ja pierdziele, piękne, nie, za tę OP taktykę to stary dostajesz 9. I pod Pikacza platyna 1 leci ult, trafiony również, pięknie. No i zobaczymy, czy się uda sfrygować. Piękny frag również wleciał. Świetnie, okej, okay, clean. Fajnie, że twoi sojusznicy również po prostu ci pomogli, nie? Że cię przekowerowali, bo mnie na przykład sojusznicy nie lubią coverować, ale twoi sojusznicy pomyśleli. Miło z ich strony, na pewno plus dla nich. Zobaczymy, czy tutaj uda się jeszcze fraga zdobyć. Masz undercuty, warto je użyć, mi się wydaje, chociaż clean strzały, nie wiem, spokojnie, takie po prostu poprawne, dom 8. I pod Frexi D3, słuchajcie, Frexi to jest osoba, która no zafundowała mi w mocnej części cosplay Killjoy, trzeba przyznać, bo dołożył 400 aż, ponad połowę celu. Jestem ciekawy, kiedy przyjdzie, kurde, nie? Będzie content z cosplayu Killjoy. Dobra, okej, okay, postawione, masz ulta, wszystko, zobaczymy, co Frexi tutaj stworzy w takim razie, słuchajcie. Jak myślicie, stworzy coś? Okej, okay, to jest 1 versus 4 w tym momencie. Ulta niestety nie może użyć. Chociaż dobre ska. O Jezus! Nie, no co? Co? To wyszło? Ace, I guess! Gratulacje! Za panikę masz 9, ale gratulacje! I pod Blueberry, platynka 3. Okej, okay, ładne wejście, taka standardowa taktyka na Jet, która oczywiście bardzo często wychodzi. Nice, clean, daszyk od razu ult. No widać, że jest Gamesons i widać, że mainujesz. Totalnie widać, że mainujesz Jet. Zajebiście poprawny clip, nie? To jest clip po prostu serii. Jest giga poprawny, nie ma do czego się szczepić, po prostu stajesz dychę. I pod Jerzyku Silver 2 i od razu widzimy tutaj walkę z Neon. I walka zresztą się powiodła. Udało ci się wygrać. Gratulacje. Okej, okay, nice, jeszcze się reźnie. Czy to będzie 6K, moi drodzy? Nie, nie będzie 6K, przepraszam, będzie 5K. Myślałem, że będzie szansa na 6K. Dobra, wiesz gdzie jest las, możesz iść sobie na spokojnie zaplantować, czym sobie w zupełności zdajesz sprawę. To jest taka sytuacja, no 5-12, nie? To jest to, 5-12 jest, więc wiadoma sprawa.
warto po prostu wygrać. Ej, mordo, aktywuj sobie system Windows, bo tu masz napisane, wiesz, aktywuj se, nie? Jakby, że warto, nie wiem, przeszkadza ci ten napis? Może nie, może to jest taki twój urok. Nie no, nice, lecisz, dawaj Ace'a. Pięknie, pięknie przygowerowałeś ten kąt, nie? Naprawdę, stary, masz skiny w Valorancie, system Windows też możesz aktywować. Kurde, fajny klip, dam 9, mocne 9. Klip od Kolika Silver 3, widzimy od razu, że ulcik jest używany na ISO i zobaczymy, co na tym ulciku nam pokaże Kolik. Jest i frag. Oczywiście shield wzięty, bardzo mi się to podoba. I zobaczymy, czy uda się pięknie. Dawaj, dawaj, dasz radę. Dasz radę. Dasz radę, nice. Dawaj, dawaj, nice. No piękna gra, no. Perfekcyjna gra, tak naprawdę. Bardzo poprawna gra ISO. No to jest kolejny klip serii. No ja nie mam do czego się przyczepić. To jest poprawna gra ISO, dycha, no. I pod Emokitsune, platynka 1. Okej, okay, nice. Piękny frak od razu. Phoenix, no proszę. Leciał fleszyk, nice. No i zobaczymy. Pokaż, na co cię stać. Dawaj, dawaj. Lecisz, robisz to. Wierzę w cyby. Robisz coś magicznego, co? Nice. Okej, okay, poleciał jeszcze wall, żeby się wyhealować. Dobra. Decyzja, tak mi się wydaje. No i w sumie masz ulta. Pytanie, czy nie lepiej zagrać pod tego ulta, chociaż spoko pozycję na złapanie rotacji. Może nie? No, chyba dobrze postąpiłeś. Uważam, że mega dobrze postąpiłeś. Chociaż to była last runda na Swiftu, to może mogłeś nawet użyć tego ulta. Czy mogłaś, sorry. Ogólnie spoko, mega poprawna gra, daję mocarne 9, bardzo ładna gra. Lisek on last, Goldzik 2, zobaczymy, co Lisek on last pokaże. Strasznie dużo osób ma w niku Lisek, zauważyliście? Jakoś tak, nie wiem, lubicie lisy? Chyba lubicie lisy. Nie no, lisy są słodkie w sumie. Isy są fajne. Dobra, zobaczymy, nice. No i to jest kolejny raz ISO. Nie no, ISO po tych buffach to jest grany, no. To trzeba przyznać. Oj, trap Cyphera. Cholerne trapy Cyphera. Na szczęście Cypher od razu zginął, więc tutaj bez większego problemu. Okej, okay, przeskakujesz sobie. Nie wiem. Ouu, a chciałeś na boksa wskoczyć. Czaję, czaję, czaję koncept. Chociaż nie wiem, czy warto drugi raz spróbować. Chociaż spróbowałeś. Nie no, spoko pozycja. Bardzo niestandardowa i dzięki temu, dzięki czemu możesz bardzo na tej pozycji zaskoczyć. Widocznie wiedziałeś, że masz czas, żeby sobie jeszcze drugi raz skoczyć. Spoko. Dobra, dobra decyzja, myślę, ostatecznie. No i chłop się tego w ogóle nie spodziewał, nie? Od razu zmiana pozycji, zeskoczyłeś świetnie. Jeden, drugi, trzeci. No mega poprawna gra, widać Gamesys. To po prostu taki klip, aż chce się oglądać. To jest kolejny klip, który totalnie na dychę zasługuje. Pod Lord Vadera, Goldzik, słuchajcie. Zobaczymy, co Goldzik pokaże. Uuuu, okej. To mi się podoba, to mi się bardzo podoba. Oh my god, dobra, skup się na grze, już, już, ja wiem, podjarałeś się fragiem, też się podjarałem, trzeba się na grze już skupić, powrotem, tak mi się wydaje. Okej, wiecie, że to jest klon, bo go po prostu idiotycznie puścił. Gdzie ty nie rozniknął? Okej, nice, ładne przeselowanie, nie, to jest Mistrz Guardiana, słuchajcie. To jest totalnie Mistrz Guardiana, nie? Lord Vader to jest Mistrz Guardiana, na to wygląda. Okej, tepek. Fajnie, dobra decyzja, możesz teraz zaplantować, wiesz, że to było pod B. Możesz zagrać sobie pod tego, pod shorta, bo on na pewno z shorta zaraz wyjdzie, no właśnie, tak jak mówiłem. To jest ten game sensik, nie? Pięknie, nie musisz się na boksa tepać, mogę się tepnąć tak, że od razu sobie zaplantujesz. Myślę, że zdążyłbyś wtedy zaplantować i zabić Sage i już byś nie musiał się plantem martwić. Taka uwaga, nie? Taka uwaga, że po prostu warto o tym pamiętać. Okej, okay, smoke. Okej, okay, dobra, Mistrz Guardiana, widzę, że jest. Spoko klip, fajny, to uwaga z plantem. Ale ładnie, daje mocarne 9. Klip od Milana, diamencik 2 tutaj, okej, okay, wleciał i frag. Nice, zobaczymy, co dalej nam pokaże Milan. Okej, okay, ściana stage, ażeby sobie reznąć. No tutaj musisz się popisać, Milan, no dawaj, hedziki, pierwszy, drugi. Dawaj, jeszcze dwa hedziki, dawaj, dawaj, dawaj. Ja w ciebie, Milan, wierzę, ty jesteś gołtem totalnym w tym Valorancie. Okej, okay, może zrobić 6K. Hedzik. No i jeszcze ostatni hedzik. Tak o go robisz. Tak o, stary. 3, 2. O nie, nie gadajcie, że on jest AFK. Nie gadajcie, że on jest FK. Nie, no jak on jest AFK, to ja nie zaliczę, nie? 6K. To nie będzie prawdziwe 6K. Nie gadajcie, że on jest naprawdę AFK. Nie, nie. Ej, to jest takie unlucky. Ej, to jest takie unlucky. Robicie taką akcję. Robicie taką akcję.
a chłop po prostu idzie afka, nie? Milan, dam ci 10, szkoda, że nie było 6K, szkoda, że chłop awczył, ale myślę, że na 10 zasługujesz. Frydeusz Fazbear B1, zobaczymy co Frydeusz Fazbear potrafi, słuchajcie. Jestem bardzo ciekawy. Dobra, nie wiem, odbija mi, serio. Zresztą dzisiaj, Boże, dzisiaj miałem taką odkleję na streamie, nie? W sensie, ja czasami mam taki dzień, że jestem po prostu tak odklejony od rzeczywistości. To mi tak dziwne dźwięki wydaje, że aż mi jest wstyd. Jest po prostu wstyd. Nie będę oszukiwać. No ale zobaczymy, nie? Ładne dwa fragi, tutaj przyciszę trochę, bo jakaś tam nuta leci, żeby mnie nie skopirajtowało w przypadkiem filmiku. Ale jest 4K. Też Ace'a, no to myślę, że Ace'a zdobędziesz, co? Chyba ci oddadzą koledzy. Wiemy, żeby Frekcio z rankedy wróciło w sumie. Jest nie za Frekcio, chociaż Perl wrócił, więc fajnie. Jest fajnie, szkoda, że Speed wraca jakoś z Speed'a. Chyba wolałbym, żeby Frekcio wrócił niż Speed. Bo Speed dopiero co wwalili i już wraca. Ale ładny Ace'ik, ładny. 9. I pod Antosia, brązik, słuchajcie. Antosia aka Wraxik, z tego co widzę, Wraxik to jest ziomeczek. W ogóle, który był na Prykonie. Który wygrał paczuszkę. Moją drogą, nie wiem czy masz nick Antosia tylko. Ale spoko. Jakby Wraxit mega, mega taki spoko ziomek. Fajnie, że właśnie był wtedy też na event. Bo z Arin robiliśmy taki quiz, gdzie były do wygrania nagrody. Miał parę szans, ale w końcu mu się udało dobrze odpowiedzieć i dostał paczuszkę z takimi, wiecie, gadżetami małymi, nie? Związanymi z Valorantem i z nami, z Arin i ze mną. Więc mega fajnie, ja na eventach się staram jak najczęściej pojawiać różnych. Pewnie na PGA też jeszcze będę. Tak jak już mówiłem, na MitaTrifcie w Łodzi, potem PGA w Poznaniu. Zobaczymy, czy jeszcze na jakimś evencie w tym roku będę, ale na tych dwóch to myślę, że na pewno będziecie mogli mnie spotkać. Dobra, leci ulcik. Dobra decyzja, pewnie z mapy go możesz chyba nawet wyrzucić z tej pozycji. Nie, wyleciał z mapy. Wyrzuciłeś swojego z mapy? Czy po prostu on spadł? Nie wiem, ale bardzo ładnie zagrałeś, nie? Giga muszę pochwalić, bardzo ładnie zagrałeś, ładnie wykorzystujesz umiejętności Breach'a. Totalnie mocne 9. Klip od Komiko, platyna 1. W ogóle Komiko jest mega aktywną osobą ostatnio u mnie na czacie na Twitchu, nie? Ja w ogóle, jak ktoś jest aktywny na streamach, ja pamiętam te osoby. Komiko jest u mnie co stream i jest mi mega miło. Bo pamiętajcie, nie? Takie, pamiętajcie, jeżeli lubicie jakąś osobę w internecie, kogokolwiek. Chcielibyście wesprzeć tę osobę? Wcale nie musicie dawać donate'a czy coś, oczywiście to jest wsparcie pieniężne wtedy, no ale wiecie. Łapa w górę, sub, komentarz, bycie aktywnym, polecenie znajomym. Nie skupiłem się aż na klipie przez to. To też pomaga, bo wtedy taka osoba jest w stanie dotrzeć do większej ilości ludzi i się rozwijać. Też przekłada się koniec końców na większy również zarobek ze swojej działalności tutaj. Ładne dwa fragi, ładne użycie oczka zniszczone, wilk użyty od razu instant, pik pod wilk, oczywiście, że tak. No mega ładna, poprawna gra, nie? No to jest to, bardzo ładna gra Fate, daje takie... Kurde, mocarne 8, jakby było więcej fragów, byłoby więcej, ale 8 no to minimum za ten klip. Rekul B3, słuchajcie, zobaczymy, widzę, że grasz Clove, niszczycie sobie tę ścianę, sobie to przewinę od razu do jakiejś sytuacji, która się dzieje. Okej, okay, widzę, że plecy jest, no macie problem, raczej macie z każdej strony, bym jakiegoś smoka na twoim miejscu może użył w tym momencie. Żeby sobie przykowerować jakąś pozycję, żeby łatwiej było ci ich one by one wyciągać, zresztą ci się udaje. Wyciągać ich one by one, no bo w takich sytuacjach najważniejsze jest to, żeby brać po prostu przeciwników 1 versus 1, nie? Wtedy macie największe szanse, wiesz, że dwóch jest na longu. Możesz zarzucić smoka i uciec, nawet bez smoka uciekasz, masz jeszcze spekterkę, wiesz, że tam jest dwóch, możesz na luzie po prostu wlecieć, zaplantować spajka na C. Nie musisz loadować, możesz na pełnej lecieć po prostu. Smoke? Chyba spoko, chociażbym bardziej może pod CT wrzucił. W tym momencie mogłeś trochę szybciej podbiec, nie? Na ten side. Pytanie, czy uda ci się ich wyciągnąć 1 versus 1? Trzymam kciuki, że tak, albo że jakoś tak wejdą, że po prostu sprayem ich zabijesz. Okej, dron zniszczony. Nice. No i wiesz, że tam jest ostatni. O Jezu, myślałem, że już zginiesz z tego. Podejdź sobie na blisko, kurczę. Jak masz spekterkę, lepiej na blisko podejść, nie? Ale ładny ejsik, ładny ejsik. Naprawdę fajnie bym sobie tu bardziej na blisko konzapał, bo spekterka lepiej na blisko strzela, ale ładny klip daje, kurde, 9. I pod Maestro Silver 3 widzę, że Rayscom top fragujesz, więc no, zobaczymy jak te top fragi tutaj faktycznie w praktyce wyglądają. Masz ulta, możesz giga dużo zdziałać, no, możesz giga dużo zdziałać w tej rundzie, tym razie to jest runda ekonomiczna dla was. Przynajmniej dla ciebie, nie wiem jak zresztą drużyny, bo widzę, że ult Astro również poleciał.
No ale kurde, zauważyłem, że w ogóle ludzie boją się używać ulty na rundach ekonomicznych, takich, które mi mogą zabić. Moim zdaniem totalnie nie warto się bać. Jak macie na przykład rejskę, gracie rundę ekonomiczną, użyjcie ulta. Może wygracie rundę ekonomiczną, nie? Gracie deadlock, użyjcie ulta, wiecie o co chodzi. Gracie gecko, też możecie użyć ulta, wjechać, macie free fragi. Warto w rundach eko użyć tego ulta jednego, czy dwa nawet, bo ultę możecie wygrać rundę, gwarantujecie sobie plus jedną rundę, macie lepszą ekonomię i tak dalej, nie? Jeszcze masz bumbota, warto go użyć. Widzę, że wy się nie boicie tego używać, jest to bardzo dobrze. I wiadomo, jak się też zabije z ulta, a nie macie broni, to już macie broń za darmo, nie? Praktycznie, więc... To są takie ważne, ważne tutaj rzeczy. No piękny ejsik, naprawdę piękny ejsik. Widać, że ładnie grasz, ładnie ogarniasz, dostajesz mocne 9. Bloody G1, chłop gra ze złamaną ręką. W ogóle. Weź se odpocznij i nie graj ze złamaną ręką. Nie, serio, warto. Chyba, że dajesz radę jakoś, to spoko, nie? Ale pamiętajcie, że jak macie złamaną rękę czy coś, dajcie jej wygoić. Ja wiem, że kusi ten Valorant, chociaż może masz taki gift, że dajesz radę, nie? Zależy, jaką złamałeś w sumie. No bo jak miałbym mieć na klawiaturze, to może bym dał radę. Na myszce raczej bym nie dał rady, ale jeżeli to jest ręka gdzie pod klawiatury, chyba jeszcze spoko. Nie, od myszki totalnie to nie jest. Wydaje mi się, że ze złamaną ręką byś tak na myszce nie cisnął. Okej, okay, ładny fleszyk. Chociaż, kto wie. Nie warto używać ulta. Nice. Chociaż. To jest do... A, to jest... Dobra, to jest ult totalnie do użycia, to jest 14-15, nie zwróciłem uwagi na wynik, oczywiście, że tak. Ten tepek był niepotrzebny, bo już wie, że tu jesteś z powrotem, ale ten ult spoko na fejka był bardzo. Ult na fejka był giga dobry, ale uważam, że ten tepek był już niepotrzebny. Dużo informacji dał, ale ładne 4K, naprawdę ładne 4K, dostajesz mocne 9. I pod no skilla G1, słuchajcie, okej, okay, ulcik, mega poprawnie użyty, fleszyk, wjazd w side, okej. Okay. Nice, no i 1 versus 4, no w sumie 1 versus 5 klaczek łącznie. No ulcie się już tutaj nie udało zabić, deadlock jeszcze z ultem, na szczęście nietrafionym, masz flesza, masz moli. Okej, czy to będzie 6K, jest szansa na 6K, czy Klof się nie rysuje z myślą, nie no mój team przecież to wygra, ile razy ja tak miałem, nie, że nie ryznąłem się ultem Klof z myślą, nie no mój team przecież to zrobi na ludzie, no i co, i dupa, nie no piękne, no po prostu piękne, nie, to jest klip na dychę, to jest po prostu... Piękne, przepiękne, dyszka. Pod Błażejka S1 to jest ostatni klip na dzisiaj. Oczywiście pamiętajcie, żeby wstać na Discordzie. Za miesiąc będzie kolejne ocenie klipów. Zwycięzcy będzie ponownie 3. Oczywiście do wygrania jest standardowo 3 razy paysef kart po 5 dyszek, więc na jakiegoś battle passa czy do skina zawsze dodatkowo macie, czy na jakąś grę. Na to sobie użyjecie, to już użyjecie. Po prostu, no nie? Nie zobaczymy, no wiadomo, jeden frag był tutaj na awku, więc unlucky, że poszedł awka. No ja bym tak z tym nadem nie stał, nie? O, idiotyczne stanie z nadem, stary. Strzymałbyś z Vandala, byś go zabił bez nada, nie? Nie, to było głupie. To było głupie, uważam. I po prostu niepotrzebne w tym momencie. No, dawaj, dawaj, pokosz. No, co cię stać? Okej, okay, nice. Leci nadzik. W ogóle spoko grasz, nie? Tylko właśnie te uwagi, o których mówiłem. Myślę, że dam 8. I czas wyłonić zwycięzców, słuchajcie. Pierwszym zwycięzcą dzisiejszego odcinka klipów jest Nexen. Po prostu zagrał świetnie z tego szeryfa. Te strzały były clean, więc to jest nasz pierwszy zwycięzca. Od razu mówię, że kolejność jest w ogóle losowa. To nie jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce, tylko po prostu zwycięzcy. Drugim zwycięzcą jest Nosek, który zagrał po prostu już prześwietnie na Yoru. Klacz mi się po prostu giga podobał i game sense i wszystko. Wiedziałeś, co robisz w ogóle, Yoru. W ogóle drugi klip na obecnym samym miejscu, który tak naprawdę wygrywa. Ale to jest nasz drugi zwycięzca i czas wyłonić trzeciego i ostatniego zwycięzcę w tym miesiącu. No i ostatnie zwycięzcą będzie Nowski ze świetnym klaczem na Phoenixie, na Lotusie. Więc dzięki za dzisiejsze ocenienie klipów. Jeszcze raz sorry za opóźnienie i widzimy się za miesiąc z kolejnym ocenieniem klipów.